serdecznie z tej strony hoops.pl i dzisiaj tak na szybciutko otworzymy sobie jedną paczuszkę. Kart NBA, jest to produkt bardzo fajny, 12-13 Absolute Basketball. Tak wygląda ta paczka, tak wygląda box. W boxie znajdują się cztery takie paczki, są one nieco inne, jak widzicie, od standardowych paczek, które są foliowe. Tutaj jest to takie kartonowe opakowanie, jakby mini boksik, a w środku jest paczuszka foliowa, natomiast przeźroczysta jest jakby sama taka folika. Widzimy tutaj z tyłu już kartę Marcina Gortata, także już jest bardzo fajnie. A co będzie w środku, za chwileczkę się przekonamy. Można tu wyciągnąć naprawdę dobre karty. Oczywiście trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Andrea Barnani Base, już widzimy, mamy Redemption kartę, także będzie to karta, którą dostaniemy od Panini dopiero za jakiś czas. Robert Ory Retired 499, bardzo fajna seria takich insertów limitowanych do 499 sztuk. Robert Ory. Dalej mamy Marcina Gortata. Piękne są te karty base, nawet same karty base. Naprawdę są bardzo ładne. I jeszcze mamy Omera Ashika. A hitem tej paczki jest Oscar Robertson. Wow! Heroes Autographs. Ho! Oscar Robertson, no proszę. Świetnie. Oscar Robertson, wow. Oscar Robertson, Heroes Autographs. Niesamowite. Nie mieliśmy jeszcze ani w prywatnej kolekcji, ani w sklepie autografu Oscara Robertsona. Tutaj proszę. Heroes Autographs, Oscar Robertson. No to będzie przepiękna karta. Nie wiem, czy ona jest limitowana. Podejrzewam, że jest. Natomiast to nie jest już tutaj takie ważne, dlatego że nawet jeżeli będzie to karta bez limitu, to będzie naprawdę świetna, bo Oscar Robertson to jeden z największych koszykarzy w historii, z najlepszych koszykarzy w historii NBA. Pan Triple Double, także świetnie, świetnie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Minęły 2-3 tygodnie od momentu wyciągnięcia przez nas karty Redemption Oscara Robertsona i oto ona dotarła do nas prosto z Panini America ze Stanów Zjednoczonych. Tak prezentuje się ta karta w holderze już na magnes, aby zapewnić odpowiednią ochronę dla rogów i stanu tej karty. No widzimy, niesamowita karta, Oscar Robertson, jeden z najlepszych zawodników w historii NBA. Tak wygląda autograf. Wiedzieliśmy o tym, że karta jest limitowana do 25 sztuk, bo o tym była informacja taka podana na karcie Redemption, natomiast no, miłe jeszcze zaskoczenie tutaj, bo karta limitowana jest 25x25, a więc tak zwany last made, czyli ostatnia karta. I taki dodatkowy smaczek, jest to taki mini one of one w rozumowaniu kolekcjonerskim, tak samo jak karta z limitem 01x25, powiedzmy, jest to karta first made, natomiast tutaj jest to karta ostatnia. Tak ona wygląda, seria Absolute Memorabilia 2012-13 Oscar Robertson. No naprawdę świetna karta, na pewno bardzo wartościowa również, dlatego że karty Oscara Robertsona należą do dosyć wartościowych kart. Tu oczywiście certyfikat autentyczności, że autograf jest gwarantowany przez Panini America. Także dotarła do nas już ta karta Redemption, więc jeżeli, jeszcze raz informacja dla Was, jeżeli trafiacie w paczce czy w boksie właśnie taką kartę Redemption, czyli kartę z drapkę. Tutaj mamy kilka takich kart Redemption. Jeżeli trafiacie takie coś, to
to musicie wiedzieć, że jest to właśnie karta Redemption, nie jest to przekładka czy nic niewartościowa karta, bezwartościowa karta. To jest karta Redemption. Po prostu zdrapujecie kod sobie z frontu tej karty. Na niektórych kartach jest napisane, jaka to jest karta, jaka seria, jaki zawodnik. Na niektórych jest po prostu numer i wtedy dopiero na stronie po wprowadzeniu tego kodu dowiadujecie się szczegółów. Natomiast tutaj wiedzieliśmy od razu, że jest to karta z autografem Oscara Robertsona. Autograf jest bezpośrednio na karcie, więc też to jakby jest bardziej atrakcyjne dla kolekcjonera. Cieszymy się bardzo z tej karty, rewelacyjne trafienie. Panini Absolute na pewno jeszcze pojawi się w naszym sklepie, więc czekajcie na ten produkt, ale także zapraszamy do zakupów innych boksów, innych paczek z innych serii. Masa świetnych kart oczywiście do trafienia. Nie wiemy, co jest w paczkach, nie wiemy, co jest w boksach. Jak widzicie, szczęście jest zmienne. Jeden raz trafiamy kartę jakiegoś słabszego zawodnika, przeciętniaka, natomiast innym razem trafiamy właśnie taką perełkę jak ta, czyli autograf Oscara Robertsona limitowany do 25 sztuk, czy autograf Kyriego Irvinga, Kobe'ego Bryanta, czy wcześniej Michaela Jordana również udało nam się wyciągnąć z paczki, więc naprawdę no, to jest loteria tak zwana i też dodaje to całemu hobby dodatkowego smaczku, otwieranie właśnie boksów, otwieranie paczek. Także zapraszamy Was serdecznie do naszego sklepu oraz do oglądania naszych pozostałych relacji. Na pewno będziemy co jakiś czas otwierali nowe produkty, abyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda, co trafiliśmy. Także czekajcie na to. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy Was. Cześć.